naszych kuchniach domowych możemy spotkać się z różnymi rodzajami garnków, patelni stosowanych do przygotowania żywności. Najczęściej są to garnki emaliowane, garnki ze stali nierdzewnej, garki patelnie pokryte powłoką teflonową albo też starsze wyroby z aluminium. Najbezpieczniejsze w chwili obecnej są naczynia ze stali nierdzewnej oraz naczynia pokryte powłoką teflonową bądź ceramiczną, bo takie też już się zdarzają w tej chwili. Naczynia z aluminium nie można stosować do potraw kwaśnych z tego powodu, że w takim środowisku do żywności przedostaje się glin i z tego powodu może być to żywność o działaniu rakotwórczym. Dlatego należy zwrócić uwagę na te naczynia aluminiowe, ale na przykład w puszkach aluminiowych można przechowywać herbatę, kawę, makaron, wyroby suche, bo wtedy nie dochodzi do migracji aluminium. W naczyniach emaliowanych należy zwrócić uwagę na to, czy emalia wewnątrz garnków czy patelni jest nieuszkodzona. Jeżeli dojdzie do odpryśnięcia emalii, takie naczynie należy wyrzucić z tego powodu, że dochodzi do reakcji żywności ze stalą znajdującą się pod emalią. Może to być szkodliwe dla naszego zdrowia. Naczynia ze stali nierdzewnej są bardzo dobre, ale w naczyniach ze stali nierdzewnej może być domieszka niklu, pozostałość. W związku z tym osoby uczulone na nikiel powinny unikać takich naczyń. Naczynia pokryte powłoką teflonową należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. To znaczy używać drewnianych łyżek, łopatek, widelców bądź z tworzywa sztucznego z tego powodu, że można ją łatwo zarysować, a to powoduje, że znowu żywność przygotowywana w takich naczyniach wchodzi w reakcję ze stalą, która znajduje się pod powłoką teflonową. I również może dochodzić do produkcji, do wytworzenia się związków, które będą szkodliwe dla naszego zdrowia. Przy stosowaniu garnków należy bardzo dokładnie przeczytać zalecenie producenta umieszczane na etykiecie i stosować się do tych zaleceń.